tak i linia cię wita. Ta płyta momentami bezwzględna jak dżihad. Kałuzie te ma, zaprasza w mój świat. To nie iluzja, ani żaden czar. Weź test, czy ty dobrze się najarać. Gęba ucieszona, no to gra gitara. Zdrówko panowie. Siemanko, w ogóle tu Dega Logika. Elo. Rap prosto z ełku. Deka Logika 2, styl tych podwórek. Dobra, to odpowiedzmy na pytanie. Ta, no to, na ludzkiej scenie ile działamy? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo robiliśmy to od mału lata, nigdy daty nie spisaliśmy, także sami tego nie wiemy, ale dosyć długo. Działaliśmy kiedyś jako JP43, dziś działamy jako Deka Logika, także cały czas coś się robi, nie? Wiesz co, generalnie dwie płyty wyszły, teraz ta najnowsza, styl tych podwórek, którą właśnie promujemy na maksa. No i wcześniej trochę w mniejszym nakładzie wyszła nasza jedyneczka, generalnie ona była rozdawana dla wszystkich tych, którzy brali w tym udział. Wszystkich pozdrawiamy. Kozacka płyta, generalnie biały kruk wśród ełckich płyt. Na tą płytą w sumie pracowaliśmy gdzieś około 2 lata, w 2012 roku jeszcze ją zaczynaliśmy, jak w zasadzie możecie usłyszeć na intro, pierwszym kawałeczku. Świąteczny klimat stychał, nagraliśmy to centralnie w Sylwestra 2013 roku, także to jest no przełom tych dwóch lat, nie? 2012-2013 i w końcu udało się ją tak naprawdę nam zrobić tak do końca, bo tak naprawdę była gotowa już jakiś czas temu. Co, no kto tu gościnnie? Generalnie na wokalach co? Gawcio Jacenty, ziomale z osiedla, Władek RWS, Witlip. Kto tam jeszcze z nami tu przybajerował? No oczywiście mój ziomeczek Marcin, który napierdala po stanowsku. Na ziom. Producenci to co? Wiadomo, nasi ziomale PBH, Nupel, Office. Office jeszcze zrobił nam do jednego numeru, do intra, Skrecze kozackie, pozdrawiamy Office'a. Skrecze także zrobił Dunar z Białegostoku. No, także warstwa muzyczna to Gawcio, Jacenty, PBH, ekipa. I Łukasz, no i Andrzej Patruś, gitara, nie? Siedziba złego. Nasze osiedle, choć szare to piękne. Zobacz, weź wdech, jakie ciężkie jest powietrze. Klimat, Kiliniak, tu się wychowałem. Pierwsze ruchy na osiedlu, załapałem. Telefon, no i inne gadżety, numery do przyjaciół. Płyta jest do nabycia w skate shopie Slam City i w sklepie muzycznym Music Man. Zapraszamy, jedyne 12 ziko, tyle co fajka ślubów, kupujcie, chciałem powiedzieć, ale podobno nie za dużo można tego używać, ale chuj, kupujcie płytę. Zapraszam do Slam City, najlepsze ciuchy, najniższa cena, elo, pozdrawiam Slam City. Generalnie tworzymy Dekalogikę trójkę, to będzie mega zwariowany projekt. Bo już mamy wstępne utwory do tego projektu. Generalnie Deka Logika 3, promowanie ełckiego rapu, robienie nowych klipów, pisanie w chuj tekstów, robienie dobrego. Ja powiem tak, nie możemy za dużo jeszcze zdradzić, ale będzie to dość szalony projekt. Będziemy robić dziwne rzeczy. Ale tak, z tego co możemy powiedzieć, to na pewno będą trzy klipy w przeciągu, myślę, że paru miesięcy, no 6-7 miesięcy na trzy klipy. Będzie, każdy klip będzie odjechany tak jak do tej pory, nigdy nie mieliśmy takich klipów. Zrobimy na pewno krok do przodu. No jak to nie ma? Zawsze musi być spina, nie? Czasami, wiesz, na ostro. Zapalimy i to wszystko mija. Dwa razy z łokcie i spoko, nie? Później. No. Jointing, browarek i zawsze się dogadamy, nie? No generalnie, wiesz, jesteśmy kumplami, tak? Czasami spiny to rzecz normalna, jak w rodzinie i z tymi, z którymi się obcuję na co dzień, jest spina, no bo wiesz, z kim mam się spinać, jak z nim spędzam większość swojego czasu, tak? Wolnego. Przeproszeniem to nikt ci tak nie wkurwi jak twój najlepszy kumpel, wiesz.
No co z Marcinem? Od razu lecą pozdrówki. Maxa, Marcinek, pozdrówki do zioma, ale z Dekalogiki wystąpił i na pierwszej płycie. Tutaj na, trochę więcej niż na dwóch czy trzech kawałkach. Tutaj jest na intro, generalnie rozpierdolił system. No co, pozdrawiamy, na pewno będzie słyszalny na naszej najnowszej płycie Dekalogika 3. Generalnie wiem, że ma się dobrze, synek mu się urodził. Wszystko kurwa jest zajebiście. Pozdrawiam Marcinę, Monikę i ich dzieci. Elo. Ogólnie, że może to nie jest słyszalne, jakieś tam kawałki od Marcinka i tak dalej, bo tego nie zawsze wypuszczamy, nie zawsze wszystko kończymy, ale cały czas my często się spotykamy, coś powoli nagrywamy, jakieś pierwsze zwrotki, tu ktoś coś gdzieś się dogra i cały czas... No generalnie odkąd... Uśpiony smok taki, który kiedyś się tam obudzi. Nie? Generalnie odkąd Marcin przyjechał ze Stanów, tam żeśmy się skumplowali od jakiegoś czasu, słyszycie go na naszych produkcjach. Nasz ziomek, elo, pozdrawiamy Marcinkę. Prosto w oczy o tym, co mnie wkurwia i boli. Magic going to court with no trap. Damy radę, to leży w naszej naturze. That's how it is, man. That's how it always be. Kryminalne getta to u nas całe miasta, bo nawet prezydenta mam w rękę jakaś mafia. Zwykł młodociany i chcę ruchać za handel. Wszyscy co ścigają, jednostki kryminalne. To szajki polityków, co rządzą całym bajzlem. To kraj lunatyków, wciąż na lewej flamce. Tu żyje się freestylem, wszystko tu na lewo. Gdyby Adam był Polakiem, pewnie ukradłby tu drzewo. Ale żyj sobie spoko, każdy jakoś daje radę. Przecież nam z bloku rano słońce pięknie wstaje. Żyjesz gdzieś u siebie, gdzie czujesz się wśród swoich. Żyjesz według prawa, które sobie ustanowisz. W sumie cię pierdoli, cały ten pierdoli. Witają nieświadomych, świadome dzieci wojny. Witają nieświadomych, świadome dzieci wojny. Witają nieświadomych, świadome dzieci wojny. Witają nieświadomych, świadome dzieci wojny.